na Click Meeting, na naszym webinarium. Jeszcze poczekamy chwilkę, kilkanaście sekund, żeby wszystkie osoby, które mają ochotę, dołączyły do nas. I zaraz będziemy również rozpoczynali transmisję na Facebooka, ponieważ to webinarium będzie transmitowane również na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej na Facebooku. Też jest oczywiście nagrywane i będzie dostępne po całości na naszym kanale na YouTube. No i myślę, że to jest moment, kiedy już możemy rozpocząć naszą transmisję na Facebooka. To proszę o sygnał tutaj koleżankę, jak transmisja się rozpocznie. Witamy, witamy. Bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo dzisiaj. Już ponad 80 osób bierze udział. Zaraz zaczniemy. Tu tylko czekamy jeszcze na rozpoczęcie transmisji, ale może jeszcze przy okazji ktoś do nas dołączy. Zapraszam właśnie tutaj, jak Państwo widzą, mamy w prawym dolnym rogu czat, to już część z Państwa się zorientowała. Można się tak przywitać, to też jeśli Państwo napiszą z jakiejś szkoły, może z jakiejś miejscowości, bardzo, bardzo zapraszam. No jest nas dużo dziś, więc no, za dużo takich elementów aktywnych nie będziemy mieli, ale chociażby właśnie, żebyśmy mogli sprawdzić, kto jest dzisiaj z nami. Na czacie oczywiście zapraszam w trakcie, już jak zaczniemy, to zapraszam do tego, żeby pisać pytania. Jeśli coś będzie się w trakcie pojawiało, to jak najbardziej to jest miejsce na pytania i będziemy mogli na sam koniec, no, albo na bieżąco będę odpowiadał, więc to po prostu proszę. Proszę po prostu pytać. No dobrze. Już chyba zaraz się nam uda rozpocząć i być również na żywo na Facebooku. Czy już jesteśmy? Zaraz będziemy. Dobrze, to szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarium dotyczącym samorządności uczniowskiej, samorząd uczniowski zdalnie, po co i jak działać. Ja nazywam się Michał Tragarz, będę miał przyjemność to dzisiejsze webinarium poprowadzić. Na sam początku może się przedstawię, pewnie nie wszyscy Państwo mnie znają. Nazywam się właśnie Michał Tragarz i w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2008 roku zajmuję się tematyką samorządności uczniowskiej. Koordynowałem programy Samorząd Uczniowski Szkoła Demokracji, różnego rodzaju warsztaty i projekty właśnie skierowane do samorządów. Jestem autorem kilku publikacji też związanych z samorządnością uczniowską, które no, kilka podeślę tutaj Państwu dzisiaj, proponuję. Prowadzę warsztaty no, w całej Polsce. Jakby to moje doświadczenie związane z samorządnością uczniowską jest właśnie takie, to znaczy poza oczywiście swoim doświadczeniem szkolnym, to głównie właśnie z pracy z szkołami z całej Polski. Tych szkół już całkiem sporo się przewinęło przez nasz program. Od 2008 roku to było już ponad 2000 szkół, które z jakiejś formy, w jakimś działaniu związanym z samorządnością uczniowską prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wzięły udział, więc dość duża grupa ludzi. I tak, no tu mam nadzieję, że również krótko będę mógł powiedzieć krótko o samym programie Szkoła Demokracji. Jeśli są oczywiście osoby z programu Szkoła Demokracji, to od razu też taki może spoiler, że no, dla Państwa część tych treści będzie znana, to będą rzeczy, które czy na jakichś szkoleniach Szkoły Demokracji, czy na konferencjach się pojawiały.
Dobrze, no właśnie, ale co się dzisiaj wydarzy? Jakie tematy chciałbym z Państwem omówić? Mamy półtorej godziny, czyli do 18. Nie jest to dużo czasu. No tak, ze względu na to, że chciałbym na początku zacząć od takich podstaw zebrania tej wiedzy o samorządzie uczniowskim, tych podstaw prawnych. I chciałbym też krótko powiedzieć o tym, co to znaczy dobry samorząd uczniowski, jak my rozumiemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej ten dobry samorząd uczniowski. Nie jest to może oczywiście jedyna obowiązująca definicja dobrego samorządu uczniowskiego, natomiast ona jest wypracowana na podstawie tych kilkunastu lat doświadczenia właśnie tej pracy, ale nie tylko w Polsce, pracy również międzynarodowej, z różnymi organizacjami i też szkołami spoza Polski, wspólnie z nauczycielami, naszymi uczestnikami i dyrektorami. Jest to więc, myślę, w jakiś sposób przemyślane, bazujące na wielu różnych doświadczeniach. No i w odniesieniu do tego chciałbym porozmawiać właśnie z Państwem odnośnie tego, po co w ogóle może być ten samorząd uczniowski w tych czasach teraz, w edukacji zdalnej, jak to się w ogóle ma do tego. Mam nadzieję, że starczy czasu też na to, żeby krótko Państwu opowiedzieć o programie Szkoła Demokracji, zaprosić być może do udziału, ale ogólnie chciałbym po prostu przedstawić założenia, bo jak najbardziej te założenia można wdrażać, można stosować, niekoniecznie uczestnicząc w samym programie, choć oczywiście udział myślę, że pomaga. I tak jak powiedziałem, jest tu moment na to, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania, więc jeśli będą się pojawiały, to proszę pisać na czacie. Pod koniec postaram się wrócić, jeśli będą jeszcze jakieś kwestie. Natomiast no, też w trakcie będę tutaj zerkał na czat, więc jeśli patrzę tutaj właśnie w dół, to znaczy, że patrzę na czat lub na prezentację. I tak jak powiedziałem, półtorej godziny, mam nadzieję, że uda się, no dużo tych treści, ale też od razu powiem, że sporo będę dawał też materiałów takich dodatkowych, po prostu ze względu na to, że tych treści jest dużo, więc będę wysyłał tutaj w czacie sugestie linków dla Państwa. Pierwszy link tutaj Ania wysłała, nasza strona na Facebooku, zapraszamy, strona obszaru naszego tematycznego, Angażuj Obywatelsko, w którym właśnie mieści się program Szkoła Demokracji. No i właśnie, tutaj zaczniemy od krótkiego quizu związanego właśnie z tymi podstawami takimi formalno-prawnymi. Zapraszam, myślę, że już Państwo widzą, do odpowiedzi na pytania. Są cztery krótkie pytania, trzy minutki, proszę Państwa, na to, żeby odpowiedzieć osobom na Facebooku, to może powiem, jakie są, kto tworzy samorząd uczniowski, jest pierwsze pytanie. Drugie jest pytanie, w jakim akcie prawnym zapisane są uprawnienia samorządu uczniowskiego, które z poniższych działań samorząd uczniowski ma obowiązek przeprowadzić. I czwarte pytanie już jest o to, jakie działania samorząd uczniowski podejmuje rzeczywiście w Państwa waszych szkołach. Więc jeszcze minutka na to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytania. Zachęcam. Jest nas już ponad 110 osób. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób zainteresowanych tą samorządnością się udało zebrać. I już widzę, że pierwsze osoby ukończyły ankietę, ale zachęcam, żeby jak najwięcej oczywiście z Państwa odpowiadało, bo jeszcze widzę, że szczególnie do czwartego pytania jeszcze nie wszyscy doszli. Ale już rośnie liczba, więc już po prostu ostatnie sekundy. Pytania też nie są trudne. Nie będziemy podsumowywać naszą ankietę. Dobrze, to proszę Państwa, 3, 2 i 1 i proszę bardzo, koniec ankiety. Zobaczmy jak to wygląda. Jak Państwo odpowiadali na te pytania.
No pierwsze pytanie podstawowe, kto tworzy samorząd uczniowski? I były trzy opcje odpowiedzi, wybrani w wyborach reprezentanci uczniów, wszyscy uczniowie, uczennice szkoły, wszyscy uczniowie, rada pedagogiczna oraz dyrektor. No, cieszę się, że najwięcej z Państwa wybrało prawidłową odpowiedź, czyli wszyscy uczniowie, uczennice szkoły. To jest, myślę, taka podstawowa rzecz, którą warto pamiętać, szczególnie jak pracujemy z samorządem, że zgodnie z prawem właśnie tworzą wszyscy uczniowie szkoły samorząd. Natomiast oczywiście reprezentanci, którzy są wybierani w wyborach najczęściej, są reprezentantami, są władzami tego samorządu, ale należy pamiętać, że nie ogranicza się samorząd uczniowski tylko do tych osób. Tak, to jest dość częsty, jeszcze będę o tym krótko mówił, ale to jest dość częsty błąd, który się pojawia też w języku. Tak, mówimy o tym, że ktoś jest w samorządzie uczniowskim, myśląc o władzach. A też sami uczniowie często mówią o tym, że ja nie jestem w samorządzie uczniowskim, myśląc właśnie, że nie są we władzach. Natomiast jak najbardziej są. Wszyscy, którzy mają prawa ucznia, są w samorządzie uczniowskim, szkoły lub placówki, tworzą ten samorząd. Tak samo jak samorząd terytorialny, tworzą wszyscy mieszkańcy miasta lub gminy. Drugie pytanie, w jakim akcie prawnym zapisane są uprawnienia samorządu uczniowskiego? Tu była konstytucja, no tutaj prawie nikt nie odpowiedział, w ustawie o systemie oświaty, w ustawie prawo oświatowe, w rozporządzeniu MEN o samorządzie uczniowskim. Odpowiedź prawidłowa to jest obecnie ustawa prawo oświatowe. Tu gratulacje, ponieważ no nie była to większość z Państwa, która odpowiedziała w ten sposób. Poprzednio, kilka lat temu jeszcze było to ustawa o systemie oświaty, więc to oczywiście też można uznać, że częściowo poprawna odpowiedź. Gdzieś około 2017, chyba 2016, zostały te zapisy przeniesione do prawa oświatowego, ale bez zmian. Można powiedzieć, że od naprawdę bardzo, bardzo wielu lat, chyba od lat 90., o ile dobrze pamiętam, te zapisy odnośnie samorządu uczniowskiego w ogóle nie ulegały żadnym zmianom, niezależnie od tego, czy były w ustawie o systemie oświaty, to mówię o tym głównym artykule, tak? Nie mówię o jakichś dodatkowych punktach, które też znajdują się w rozporządzeniach, więc to oczywiście też nie jest tak, że Państwo, którzy zaznaczyli rozporządzenie, całkiem niepoprawnie odpowiedzieli, ale nie ma na przykład osobnego rozporządzenia o samorządzie uczniowskim, nie ma czegoś takiego. Głównym miejscem jest artykuł, w tym momencie on jest 85, o ile dobrze pamiętam, ustawy prawo oświatowe. I tam praktycznie jest większość tych kompetencji zapisana. Tak jak powiedziałem, są pewne drobne, które gdzieś właśnie jeszcze w innych miejscach się znajdują, ale one tak naprawdę no nie mają takiego kluczowego znaczenia dla nas w tym momencie szczególnie. No, można powiedzieć, że konstytucja też w jakiś sposób się odnosi do samorządności uczniowskiej, ponieważ no, daje ogólne prawo na przykład do zrzeszania się, tak, wszystkim obywatelom, no więc w tym również uczniom, tak, na tej podstawie mogą podejmować różnego rodzaju działania społeczne w szkole, mają do tego prawo, tak samo wolność wypowiedzi, tak, no też jest jakoś związana z samorządnością uczniowską, więc pośrednio też można powiedzieć, że konstytucja jakoś nam daje, ale głównie to ten artykuł 85. Które z poniższych działań samorząd uczniowski ma obowiązek przeprowadzić? No i to było trochę podchwytliwe, pytanie, ponieważ, ale dość dużo z Państwa odpowiedziało poprawnie i nie są to wybory, nie ma obowiązku samorząd przeprowadzać wyborów, to może być dla niektórych z Państwa zaskakujące, ale nie. Natomiast rzeczywiście jest jakby tam twardą kompetencją samorządu uczniowskiego jest uchwalenie regulaminu swojego działania. Pierwszy punkt tej ustawy, tego punktu w ustawie prawo oświatowe mówi, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a zaraz potem jest napisane, że samorząd uczniowski uchwala regulamin, który zawiera właśnie zasady wyboru reprezentantów, tak? Czyli wyłonienia reprezentantów, czyli można powiedzieć, że ustawa nie określa, że muszą być wybierani reprezentanci w wyborach demokratycznych. Może być to w inny sposób, no ale musi to być opisane w regulaminie, prawda? I regulamin jest wybierany w głosowaniu powszechnym. To też nie jest może taka wiedza oczywista, ale tak, żeby uchwalić regulamin lub przeprowadzić jakieś zmiany w regulaminie, o ile sam regulamin stanowi inaczej, musimy przeprowadzić głosowanie powszechne w szkole, tak, obejmujące wszystkich uczniów i uczennice. No, ten regulamin może nie jest takim dokumentem, do którego wracamy często, ale zachęcam, żeby jednak on gdzieś tam, no mieć jego świadomość przynajmniej, tak, wiedzieć, czy te zapisy są właściwe. Jeszcze też będę mówił, dlaczego to jest ważne.
żadne z innych tutaj wymienionych działań nie jest obowiązkowe, no i tutaj, ale to akurat Państwo doskonale tutaj wiedzą. Natomiast no, rzeczywiście te wybory się odbywają, tak? Praktycznie nie znam szkoły, w której wybory by się nie odbywały, choć oczywiście bardzo różnie bywa z ich, po pierwsze, jakością, tak? Czy one rzeczywiście są demokratyczne, po drugie, czy w ogóle zgodnością na przykład z regulaminem, tak? Bo często to w ogóle bardzo różnie wygląda, albo nie cieszą się popularnością wśród uczniów, tak? Uczniowie nie chcą kandydować ani głosować. No i dobrze, i ostatnie pytanie to już jakby, jakie są działania, które wasz samorząd uczniowski podejmuje? No i tutaj jest dość duże zróżnicowanie, widać, że no właściwie ciężko wskazać jakieś takie najczęstsze. Organizujecie wybory, tak, media prowadzicie, no to są działania dla nas ważne, o których jeszcze będę mówił, czyli badanie potrzeb i zainteresowań, bardzo ważne, bardzo cieszę się, że to się dzieje, i włączanie uczniów w podejmowanie decyzji istotnych o życiu szkoły, tak, czy konsultacja ważnych decyzji i dokumentów. Cieszę się, że w wielu szkołach to się dzieje, czy choć nawet 8 szkół realizuje szkolne budżety obywatelskie, bardzo się cieszę. Dobrze, szanowni Państwo, przejdziemy dalej w takim razie do, no właśnie, te podstawy prawne nie są jakieś bardzo złożone, dobrze o nich wiedzieć, tak? Tu jeszcze o czym należy pamiętać, tak? No właśnie, czyli samorząd tak naprawdę nic nie musi, to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo bardzo często spotykam się w szkołach z takim podejściem, czy taką informacją, że no właśnie my musimy tyle rzeczy zrobić jako samorząd, prawda? Że my mamy ten kalendarz tych wydarzeń szkolnych, my musimy to zrobić i na przykład nie mamy czasu, nie mamy możliwości na inne działania. No właśnie, no nie musimy, tak? Znaczy być może czasem jest taka tradycja przyjęta, że pewne rzeczy samorząd robi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast należy o tym pamiętać, że nie musicie wcale tego robić w żaden sposób. To nie jest narzucone ani przez prawo, ani przez żadne inne regulacje. I to też jest bardzo ważne z tego punktu, bo to jest naprawdę bardzo duży problem, który też dostrzegam często w szkołach, że uczniowie, uczennicy nie są zainteresowani aktywnością w samorządzie ze względu na to właśnie, że nie ma tej przestrzeni na to, co bardziej ich interesuje, a są zmuszani, czy też no, oczekuje się od nich, że będą pewne rzeczy takie obowiązkowe robili. Ale z drugiej strony należy o tym pamiętać, że bez zgody dyrektora nic się nie wydarzy. Właśnie ten rzeczony artykuł 85 ustawy mówi, że tak naprawdę samorząd uczniowski ma tylko prawo składać wnioski i opinie do dyrektora szkoły w różnych sprawach związanych z życiem szkoły. Tak? I tam są jeszcze wymienione, w podpunktach są takie wyszczególnione te sprawy. Natomiast no, clue tego jest takie, że możemy jako samorząd uczniowski tylko składać wniosek i opinię do dyrektora. Dyrektor może się nie zgodzić na wszystko, tak naprawdę. I to, dlaczego to jest ważne? No, dlatego, że jest dyrektor kluczowym zawodnikiem tutaj tak naprawdę, kluczowym sojusznikiem lub też no, niestety czasem osobą, która blokuje działania samorządu. No i niestety trochę bez zmiany podejścia dyrektora, bo też często się z tym, czy często, no nie to, że jakoś strasznie, ale trafiają do nas czasem szkoły, no właśnie nauczyciele czy uczniowie, którzy mówią, no co zrobić z takim dyrektorem, tak, co my możemy zrobić, który nie zgadza się, mówi nie, bo nie i po prostu nie pozwala na nic. No niestety niewiele można z nim zrobić poza zmianą postawy dyrektora, tak, no co czasem jest trudne, rozmową i no przekonaniem, że może jednak warto. My oczywiście też chętnie, jeśli jest taka potrzeba, no to też takie rozmowy czasem jakoś pośredniczymy. Dobrze, no właśnie, więc też, ale też z drugiej strony, z trzeciej strony jeszcze, prawo, jak to analizowaliśmy, nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o włączanie uczniów w życie szkoły. Nikt nam w żadnej ustawie, w żadnym rozporządzeniu nie zabrania włączać uczniów w podejmowanie decyzji czy w konsultowanie jakichkolwiek spraw szkolnych, tak? I to jest duża furtka, czyli z jednej strony mamy możliwość samorządu, który po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo ograniczony, bardzo wąsko działa, z drugiej strony jeśli jest przychylność ze strony dyrekcji, rady pedagogicznej, mamy nieograniczone możliwości, tak? Możemy rzeczywiście ten samorząd rozbudowywać. Natomiast rzeczywiście kluczem jest w tym momencie, no, pierwszą osobą jest dyrektor, tak? Drugą osobą, no, drugim graczem na równi są tak naprawdę uczniowie, którym się chce i nauczyciele też, którzy dają po prostu przestrzeń.
No i czwarty punkt, też nie wszyscy o tym pamiętają, natomiast warto pamiętać, że zgodnie z ustawą samorząd uczniowski formalnie nie może posiadać swoich środków finansowych. Tak? To też jest istotne, żeby o tym wiedzieć. Nie mówię o tym, żeby nie zbierać tych środków, wręcz przeciwnie, zachęcam do tego, żeby takie różnego rodzaju środki posiadać, natomiast należy o tym pamiętać, że formalnie powinniśmy pomyśleć o tym, jak to rozegrać, żeby to było zgodne z prawem, czyli na przykład dogadać się z radą rodziców, tak, jakieś subkonto, czy też po prostu, no tak, subkonto rady rodziców lub też spółdzielnia uczniowska, która jest, pewnie część z Państwa wie, no, możliwością prowadzenia działalności gospodarczej na terenie szkoły skierowanej do uczniów, do nauczycieli, tak? I spółdzielnia uczniowska już może posiadać środki finansowe, może je również zarabiać, zgodnie, totalnie zgodnie z prawem. No ale to już oczywiście, jak bardziej chcemy prowadzić coś w stylu regularne, nie wiem, sprzedaże ciast czy sklepik, co się dzieje, tak? Są spółdzielnie, które jak najbardziej prowadzą takie biznesy. I dobrze, to już zakończmy to prawo, ono nie jest może najbardziej fascynującą częścią, ale chciałbym, żebyśmy mieli ten pogląd na to właśnie, co ten samorząd tak naprawdę może, co musi, czego nie musi. I idziemy dalej. No właśnie, tu pytanie jeszcze do Państwa. W takim razie, jak Państwo myślą, po co w szkole samorząd uczniowski? Zapraszam, tutaj wklejam link do Jamboarda, do takiej tablicy, proszę sobie kliknąć, proszę sobie wejść na ten Jamboard i zachęcam do takiej burzy mózgów na karteczkach, tutaj po lewej stronie w menu, a tylko jeszcze udostępnię ekran, żeby osoby z Facebooka widziały, co się dzieje. Co tu się w ogóle dzieje? Właśnie, po co nam w szkole samorząd uczniowski, tak? Czyli mamy tutaj notatkę, po lewej stronie w tym menu pod strzałką jest notatka. Zachęcam do tego, żeby po prostu sobie kliknąć na tę notatkę i dodać karteczkę, tak jak właśnie w tym momencie robię. To Państwo mogą zauważyć. O, i tak dodajemy notatkę, tak? Czyli tu wchodzimy w notatkę, dodaje się nowa, można sobie dodać kolor, zmienić kolor na różowy, pomarańczowy, jak sobie Państwo... O, widzę, że pierwsze karteczki się już pojawiają, bardzo się cieszę. Niektórzy nawet zmienili tło samego Jamboarda. Świetnie. Zapraszam, takie 3 minutki. Po co w szkole? Po co nam w szkole? No nam to bardziej pytanie do uczniów, tak? Bo jest to samorząd uczniowski. Tak, to jeszcze tutaj widzę, że jest pytanie, na które mogę odpowiedzieć w czasie, kiedy państwo tutaj uzupełniają Jamboarda. Pani Natalia nie usłyszała dokładnie, czy samorząd może przeprowadzać składki w klasach na jego działalność. Potem z tych pieniędzy są kupowane jakieś upominki w konkursach organizowanych przez samorząd. No właśnie odpowiedź brzmi, że formalnie jako samorząd nie może, tak? To znaczy samorząd uczniowski nie ma pieniędzy, nie posiada swoich środków finansowych. Takie środki oczywiście można potem, żeby się zgadzało, po prostu uznać za składki na Radę Rodziców i uzgodnieniu z Radą Rodziców wydatkować, tak? Jeśli mamy dobrą relację z Radą Rodziców, to jest po prostu formalność, tak? To nie, te środki przecież mogą u nich leżeć albo nawet u nas leżeć, ale po prostu, żeby były formalnie jako środki na Radę Rodziców, tak? Żeby po prostu mieć to w głowie, że my jako samorząd uczniowski nie posiadamy środków finansowych. Tak? Jeśli są środki finansowe, to są środki Rady Rodziców albo szkoły oczywiście, ale no, środki szkoły już są obłożone znacznie większą ilością różnych ograniczeń, tak naprawdę jeśli chodzi o wydatkowanie, tak? Więc tutaj tak nie idziemy. Dobrze, dużo mamy już karteczek, świetnie, bardzo się cieszę, że też Państwo widzę, że tutaj układają. Krótko już będę podsumowywał, niektóre odpowiedzi są dość długie. Aby angażować uczniów w pracę na rzecz szkoły, społeczności, żeby realizować pomysły uczniów, wdrażać je w życie, aby uczniowie mogli współuczestniczyć w życiu szkoły, to bardzo się cieszę, że sporo jest takich odpowiedzi, które są związane właśnie z tym włączaniem uczniów w życie szkoły, dawaniu uczniom możliwości sprawczych, obrony praw uczniów,
aktywowanie też innych uczniów, tak, jakby, czyli nie tylko no ich angażowanie, ale właśnie to, żeby ich zaaktywować. Integrowanie społeczności szkolnej, tak, no to jest oczywiście bardzo ważne, aby uczniowie mogli wyrażać swoje zdanie, dawać pomysły. Świetnie, no, bronić praw uczniów. Dziękuję bardzo. Już tu powoli będziemy zamykać tę pierwszą burzę mózgów. No, cieszę się, że dużo jest takich właśnie związanych z tym włączaniem uczniów w życie szkoły. Ja krótko powiem, jak my to widzimy już tak zbierając, i to oczywiście jest trochę powtórzenie tego, o czym Państwo napisali. No, to tak pewnie ten podział to oczywiście jest dyskusyjny, tak? Można z tym dyskutować, jakie są te kategorie. Ja to tak podzieliłem na takie bardziej krótkoterminowe, czy takie można powiedzieć też trochę bardziej związane z tym, co się dzieje w szkole na bieżąco i takimi w dłuższym terminie jakby celami, po co ten samorząd uczniowski jest, tak? No bo z jednej strony patrzymy na to, co mamy teraz tutaj w szkole, tak? Co się dzieje. No i tutaj rzeczywiście no, cała ta duża, wielka gałąź, można powiedzieć, reprezentowania interesów i potrzeb uczniów, tak? Praw uczniów, ale też w ogóle zbieranie informacji o tym, czego uczniowie potrzebują i robienie czegoś z tym, tak? Podejmowanie jakichś konkretnych działań, żeby te potrzeby, interesy realizować, tak? Żeby, no, najkrócej mówiąc, uczniom było trochę lepiej w szkole, tak? Żeby ta szkoła była bardziej dostosowana do ich uczniów, to jest bardzo wielki worek, prawda? No ale właśnie, z punktu widzenia jeszcze zarządzania mamy ten aspekt współdecydowania, tak? Czyli w świecie idealnym samorząd uczniowski jest organem szkoły, znaczy samorząd uczniowski jest organem szkoły prawnie, tak? A w świecie idealnym ten organ szkoły jest rzeczywiście partnerem dla dyrekcji i dla nauczycieli w zarządzaniu szkołą, tak? Poprzez włączanie uczniów we współdecydowanie. To jest taka wizja tej samorządności uczniowskiej oczywiście, natomiast, no i a w długim terminie oczywiście samorząd uczniowski nie jest po to tylko instytucją, żeby nie wiem, współorganizować życie szkoły, tak? Ale no, ma też te cele, można powiedzieć, z poziomu meta, z poziomu wychowawczego, z poziomu edukacyjnego też, które nam jako nauczycielom, nauczycielkom, edukatorom po prostu chodzi, tak? No i tu oczywiście na pierwszym miejscu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych i obywatelskich, tak? Z których, jak Państwo wiedzą, bardzo wielu nie da się w żaden inny sposób rozwijać niż tylko poprzez praktyczne działania. Takie jak na przykład komunikowanie się, tam dochodzenie do kompromisu, planowanie działań, realizowanie tych działań, w ogóle też takie myślenie w kategoriach potrzeba, działania, tak? Czy jakby czego nam brakuje, co możemy zrobić, tak? To jest myślenie, które nie jest proste i ciężko je sobie wyrobić, kiedy nie jesteśmy aktywni i kiedy po prostu tego nie doświadczymy. Więc bardzo wiele tych kompetencji kluczowych, z których też Państwo są rozliczani, tak? Bo no, w tym momencie te kompetencje kluczowe są jednym z punktów odniesienia, tak? Czy szkoła je rozwija, czy nie. Natomiast samorząd uczniowski bardzo wiele tutaj tych kompetencji rozwija. I od razu wrzucę pierwszą publikację, do której zapraszam Państwa po prostu do zapoznania się po tym. Czyli to jest przewodnik dla dyrektora, to się tak nazywa, o samorządzie uczniowskim, ale ja go pisałem nie tylko z myślą o dyrektorze, ale również oczywiście jak najbardziej o opiekunach samorządu. I tam jest rozdział o kompetencjach kluczowych. Ja już tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale jest wypiska jakby z tego dokumentu definiującego kompetencje kluczowe, pokazujące, które z nich są właśnie rozwijane przez samorządność. Tam oczywiście znajdziecie Państwo również w tej publikacji wiele innych tematów też, które będę bardzo krótko na tym webinarium poruszał. Tam są rozwinięte dłużej, więc to jest ta publikacja w linku. No właśnie, ale poza tym, że rozwijamy też kompetencje uczniów, budujemy społeczeństwo obywatelskie, tak można powiedzieć górnolotnie tym samorządem uczniowskim, poprzez to, że wzmacniamy poczucie wpływu, tak? Czyli jeśli ten samorząd działa tak, jak powinien, czyli rzeczywiście włącza uczniów w współdecydowanie, to wzmacniamy poczucie wpływu na to, co się dzieje wokół mnie, albo je oczywiście osłabiamy, jeśli to tak nie działa. No i budowanie zaufania, tak? Tutaj jeszcze zaraz o zaufaniu do innych ludzi, do siebie nawzajem i do instytucji demokratycznych, tak? No dlaczego tak jest? Przepraszam. Gdzie jest ten slajdik? Przepraszam, tutaj mi się... No tak, no dlaczego tak jest? No szkoła, samorząd uczniowski to jest pierwsze i często jedyne doświadczenie młodych ludzi z instytucjami demokratycznymi. To jest tak, że bardzo często, jak już kończymy szkołę, to
nie mamy takiego kontaktu. No, oczywiście są wybory powszechne, tak, do tam parlamentu czy na prezydenta, w których bierzemy albo nie bierzemy udział, ale rzeczywiście duża część osób kończy, że tak powiem, na tym swoje zaangażowanie w instytucjach demokratycznych. No i ten samorząd uczniowski jest taką, no, bardzo długo zresztą, tak, przez wiele, wiele lat, instytucją, w której funkcjonujemy jako uczniowie i która też, można powiedzieć, kształtuje nasze podejście do instytucji demokratycznych w ogóle. Tak? Ma bardzo duży wpływ na to. To pokazują badania, które też właśnie pokazują to, czy uczniowie na przykład, którzy się angażują w wybory, głosują w wyborach szkolnych, później głosują w wyborach powszechnych. Tak? I zazwyczaj jest korelacja. Tak? No to oczywiście jest jakiś tam jeden wskaźnik tylko. Natomiast wierzymy w to, że właśnie to jakie to będzie doświadczenie, czy to będzie dobre doświadczenie, czy jako młody człowiek pomyślę sobie, że okej, no ta demokracja, te instytucje demokratyczne rzeczywiście mają sens, znaczy to rzeczywiście chodzi o to, żebym ja mógł mieć wpływ na coś, czy sobie pomyśli, a nie, no to wszystko ściema, tak naprawdę i tak ktoś inny za mnie decyduje, tak? Z takim, i niestety, no i tutaj właśnie przechodzimy dalej, jak postrzegają samorząd uczniowski uczniowie i uczennice, proszę Państwa. No, to jest bardzo, bardzo smutne, ale postrzegają to w taki sposób, że to właśnie nie jest samorząd uczniowski. To jest samorząd nauczycielski, można powiedzieć, tak? Jest to samorząd, który kierowany jest przez dorosłych. Znaczy, oczywiście, no tu od razu mówię, no pewne jest uproszczenie, to nie dotyczy wszystkich szkół, tak? Bo oczywiście znam szkoły, w których tak nie jest, ale niestety wciąż, no muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, w bardzo, bardzo dużej części tak jest. No i to jest bardzo duże wyzwanie. To można powiedzieć, jest taki grzech główny, główny grzech polskiej samorządności uczniowskiej, że nie jest uczniowska. Jest po prostu samorządnością wymyślaną, prowadzoną, sterowaną przez dorosłych. Tak? No i oczywiście młodzi ludzie to widzą, czują, więc ciężko, żeby mieli do tego zaufanie. No właśnie, bardzo często słyszymy od uczniów, że nie mają wpływu na drobne sprawy, które ich dotyczą, tak? Bo właśnie gdzieś ta istota samorządności nie zasadza się na jakichś wielkich działaniach, tylko właśnie na tych codziennych, drobnych sprawach, tak? Tym, żeby uczniowie w szkole mieli takie poczucie, że jeśli coś mi się nie podoba, albo z kolei podoba, mam jakiś pomysł, chcę coś zrobić, wiem, że ten mój głos gdzieś zostanie usłyszany, tak? Zostanie wzięty pod uwagę. Ja wiem, co mogę zrobić, żeby to zgłosić, tak? I że jak to zgłoszę, coś się z tym stanie, coś się z tym wydarzy, tak? To nie zostanie zignorowane, tak? No i mieliśmy takie badania, które nazwaliśmy samorządność zaczyna się w toalecie, ze względu właśnie na to, że bardzo uderzające było dla nas usłyszenie od uczniów, którzy mówili, że od dłuższego czasu nie mogą się doprosić tego, żeby w toaletach ich był papier toaletowy, no ze względu na to, że tutaj ze strony dyrekcji było takie podejście, że no nie można za dużo tego papieru dawać, no bo jak się za dużo tego papieru da, no to zaraz tutaj będą wrzucać do toalet, będą się rzucać tym papierem i po prostu uczniom brakowało, tak? I to jest właśnie ta podstawa, tak? To znaczy, jeśli uczniowie w tej sprawie nie byli wysłuchani, no to oczywiście nie ma szansy, żeby czuli zaufanie do samorządności, tak? Dobrze. Trzeci grzech główny samorządu uczniowskiego to jest to, właśnie o czym na samym początku wspominałem, tak? Czyli to, że często uczniowie i nauczyciele, i dyrekcja, i rodzice postrzegają samorząd jako tylko tą wąską grupę reprezentantów. Także nie myśli się w tej kategorii całej szkoły, tak? Że się o tym trochę zapomina. I tworzy się taka trochę elita, tak? Tworzy nam się grupa super często uczniów, tak? Grupa, którzy naprawdę są aktywni, chcą i robią super, ale jest ich kilkunastu, tak? Większość osób jest biernymi odbiorcami, tak? Oni sobie coś tam fajnego wymyślają, robią te festyny, festiwale teatralne, przeglądy filmów i tak dalej, natomiast pozostali są gośćmi, tak? Mogą przyjść, po prostu posłuchać, obejrzeć, tak? Nie ma takiego myślenia, okej, dobrze, my jesteśmy tutaj liderami, jesteśmy reprezentantami, ale to nie oznacza, że my musimy robić wszystko, tak? Znaczy właśnie to oznacza, że my, okej, koordynujemy i włączamy. To jeszcze o tym za chwilę. No właśnie, i czwarty grzech główny samorządu uczniowskiego to to, że jest zawężone działanie samorządu bardzo często, też oczywiście nie zawsze i to już właśnie w Państwa odpowiedziach na początku było widać, że w wielu Waszych szkołach dzieją się właśnie inne rzeczy, ale wciąż często tym głównym obszarem jest są te działania, są te działania pozalekcyjne, szkolne imprezy, wydarzenia. Natomiast zapomina się o całym tym
pozostałej części życia szkolnego. Oczywiście nie ukrywam, że to też jest trudniejsze, tak, żeby wchodzić w te inne obszary. I co? No i oczywiście no to są te konsekwencje, o których mówiłem, tak? Jakby uczniowie, którzy mają takie doświadczenia samorządności, czyli nie jest to samorząd właśnie taki włączający, który buduje to poczucie wpływu, bardzo szybko z wiekiem spada poziom zaufania. Dlaczego to zaufanie w ogóle jest takie ważne? To jakby wielu teoretyków demokracji mówi, że zaufanie jest podstawą demokracji. Tak? Znaczy, jeśli osoby ufają sobie nawzajem i jest taki wskaźnik socjologiczny, pytanie takie można powiedzieć, czy twoim zdaniem w większości ludzi można ufać? Tak? To jest takie pytanie dość klasyczne, które zadaje się obywatelom. No i w zależności od tego, jak wielki procent tych obywateli odpowiada tak, w większości ludzi można ufać, no to bardzo ma to duży związek, dużą korelację z poziomem ogólnie społeczeństwa obywatelskiego. Tak? No i jak, nie wiem, czy na przykład może ktoś z Państwa wie, jaki jest procent tego zaufania społecznego w Polsce, czyli ile procent Polaków odpowiada tak, że większości ludzi można ufać. Czy ktoś by chciał na czacie może strzelić? Jaki to jest procent w Polsce? Może ktoś wie po prostu, bo to nie są wcale takie tajne badania. Tutaj pan Patryk, proszę, 20. No tak, i dokładnie tak mniej więcej jest to. Około 20%, 20% naszych współobywateli, obywatelek tak właśnie uważa. A na przykład w Holandii albo w krajach skandynawskich to dochodzi do 70%, proszę Państwa, czyli bardzo duża różnica, tak? 50% można powiedzieć społeczeństwa więcej, czyli no, praktycznie 3/4 obywateli w Holandii mówi, że tak, w większości ludzi można ufać, a w Polsce tylko 20%. Ale co ciekawe, kiedy pytamy 7-latków, 8-latków na to samo pytanie, bardzo dużo odpowiada twierdząco, również w Polsce, tak? Czyli te dzieci młodsze cechują takie naturalne zaufanie, można powiedzieć, tak? I kilkadziesiąt procent rzeczywiście tych dzieciaczków w pierwszych klasach podstawówki odpowiada, że tak, większości ludzi można ufać, mimo że dużo rodziców pewnie ich uczy inaczej, nie? Że nie rozmawia z nieznajomymi, ale jednak twierdzą tak. Natomiast w trakcie tej edukacji szkolnej bardzo, bardzo to spada do około tych 19%. Tak? Właśnie około 19% maturzystów odpowiada twierdząco na to pytanie. Co oczywiście nie oznacza, że szkoła jest jedyną przyczyną tego, że tak jest, no bo wiadomo, inne czynniki również mają na to wpływ, no ale umówmy się, ta szkoła jest ważnym czynnikiem, tak? Ważnym czynnikiem tego, jak właśnie to nasze zaufanie się kształtuje. I to też Państwo, którzy uczą w szkołach, na przykład na różnych poziomach, też doskonale zauważają, że dzieci w tych wczesnych klasach podstawówki, one cechuje bardzo naturalna aktywność, tak? Mają zdecydowanie więcej gotowości do angażowania się w wolontariat, w różne sprawy społeczne, w ogóle do mówienia o tym, nie wiem, że mają jakiś pomysł, że coś by chciały zrobić, tak? No już na poziomie liceum bardzo, bardzo trudno, tak? Nasi opiekunowie z liceum mówią, no, że po prostu ciężko. Ciężko jest przekonać młodych ludzi. Oczywiście zawsze jest jakaś grupa, którą się da, ale jest znacznie ciężej niż w podstawówce, nie? No i tak, no więc jak można powiedzieć, te badania pokazują, że jednak to zaufanie do demokracji spada i to doświadczenie nie jest dobre. Tak, no tu to oczywiście to są już takie konsekwencje na poziomie takim ogólnym, tak, że gdzieś ogólnie jest duża grupa młodych ludzi, która jest rozczarowana demokracją, jest przekonana, że właśnie rządy silnej ręki, autorytarne są lepsze, że potrzebują silnego przywódcy, że mój głos niewiele znaczy, że ja jako osoba niewiele znaczę, że nie mogę zmienić, także inni decydują za mnie. Tak? To też jest takie pytanie zadawane w bardzo ciekawym badaniu Młodzież 2018 ostatnie, no to mam nadzieję, że Państwo te badania Młodzież znają, to są regularnie przez CBOS publikowane, no, podstawa moim zdaniem dla wszystkich, którzy pracują z młodzieżą, no i tam jest też pytanie, tak, właśnie o podejście do demokracji, do władz autorytarnych i do właśnie mojego poczucia, tak, i z tych samych zresztą badań wynika, że 50% ludzi młodych w technikum, w zawodówce nigdy w życiu nie głosowało w wyborach do samorządu uczniowskiego, to też jest bardzo ciekawe, ale ale dużo tych wątków, więc idę dalej. Natomiast no to, co najważniejsze, żeby Państwo pamiętali, tak, że właśnie, że te konsekwencje tego
no, takiego niewłaściwego podejścia do samorządności, to nie oznacza, nie ograniczają się tylko do tego, że na przykład w szkole się mało dzieje, tak? Albo się mniej, albo więcej dzieje. Także te konsekwencje są znacznie, znacznie szersze, tak? I dotykają już nas na poziomie społeczeństwa. Dobrze, podsumowując te wyzwania, z którymi sobie musimy poradzić. Nie musimy sobie poradzić tak naprawdę. Możemy, fajnie, żebyśmy sobie poradzili, tak? No bo tak, nie musimy, to może źle ująłem. Ale jak my stawiamy mniej więcej te wyzwania, tak, naszym opiekunom w Szkole Demokracji, czyli tak, rozszerzenie tej realnej samorządności na wszystkich uczniów i uczennice, właśnie zbudowanie zaufania do samorządności i że samorząd rzeczywiście reprezentuje interesy uczniów, tak, a nie jest wymyślony przez dorosłych. Praktyczne też pokazanie tego, tak, to oczywiście jest, no, jest to trochę po Państwa stronie, w takim sensie, że ten pierwszy krok musi być wykonany przez dorosłych, tak, szczególnie kiedy już, kiedy na przykład długo, długo się nic nie działo w szkole, tak. Jasne, że młodzi sami z siebie raczej, no, ciężko oczekiwać, że to zainicjują, to gdzieś musi być ta inicjatywa dorosłych. No i właśnie rozszerzenie na całość życia szkolnego i zmiana takiego wizerunku i podejścia do samorządu, z tym też się często spotykamy, jako takie kółko zainteresowań dla aktywnych osób. Nie? Mamy tutaj kółko zainteresowań, mamy tam klub sportowy, tam siatkówkę, mamy klub, kółko biologiczne, mamy samorząd uczniowski. Tak? I to są takie różne kółka zainteresowań, a ten samorząd uczniowski to akurat jest od tam imprez, tak? Od wydarzeń. No nie, to tak nie powinno działać. Samorząd uczniowski nie jest kółkiem zainteresowań, samorząd uczniowski nie jest agencją eventową, odpowiedzialną za umilanie życia w szkole. Samorząd uczniowski jest organem szkoły, który ma reprezentować interesy uczniów, tak? I włączać ich w życie szkoły. Tak. Dobrze. Co my tam... No tak, no i właśnie, ten dobry samorząd uczniowski, czyli to, można powiedzieć, takie ta nasza wizja tego, tak? Jak ten samorząd, co my rozumiemy przez dobry samorząd uczniowski i do czego dochodzą też nasze szkoły w Szkole Demokracji, ale też no, z tego, co tutaj słyszę, widzę, to też w części, przynajmniej z części z Państwa szkół, samorząd słuchający, tak? Ja to nazywam właśnie słuchający w trochę opozycji do takiego samorządu działającego, tak? Bo gdzieś nacisk jest na to działanie. Jak właśnie są, nie wiem, jak jestem czasem na takich konferencjach samorządów, tam nie wiem, województwo pomorskie, prawda, tam przegląd samorządów uczniowskich i tak dalej, no to po prostu kolejne samorządy wychodzą i pokazują prezentację z działań, nie? Jakby tutaj zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto, siam to, wam to. Jest skupienie na to działanie. Znaczy dobry samorząd to bardzo często potocznie taki, który dużo robi. No nie, właśnie ja uważam, że nie. Może robić mało, może robić naprawdę niewiele, albo lepiej, żeby nie robił nic, niż żeby robił rzeczy, które nie wynikają rzeczywiście z tych potrzeb uczniów, tak? Nie są rzeczywiście uczniowskie. Czyli rzeczywiście skupmy się, no to tak naprawdę nie my, tak, jako dorośli, tylko zachęćmy do tego naszych właśnie tych liderów samorządu, żeby bardziej myśleli o tym, jak słuchać tego głosu swoich kolegów, koleżanek. Co jest właśnie szczególnie ważne w trakcie edukacji zdalnej, do której zaraz już przejdziemy. I właśnie to jest ten moment, kiedy rzeczywiście możemy sprawić, żeby ten samorząd pokazał, że jest słuchający. No i właśnie ten słuchający, no to oczywiście oznacza też, że myślimy, staramy się objąć całość uczniów szkoły. Od razu też oczywiście z gwiazdką powiem, no bo to też często się spotykam, że od razu, no ale jak to, nie da się wszystkich zaangażować. No nie da się oczywiście. I też nie o to chodzi, że wszystkich należy aktywnie zaangażować i zaraz nam tutaj po prostu cała szkoła będzie działać społecznie, no nie, no to się nie uda. To nawet w Holandii ani w Norwegii tak nie ma, tak? No, nie wszyscy są zaangażowani, ale chodzi o to, żeby wszyscy mieli poczucie, że mogą, tak? Znaczy, że właśnie jeśli mam coś, mam pomysł, mam problem, chciałbym coś zmienić, to wiem, jaka jest ścieżka, tak? Jakby wiem, że jeśli pójdę do mojego kolegi, koleżanki, to jest moim reprezentantem, zgłoszę mu, albo jest inna droga, tak? Jest jakaś droga, która ten pomysł nie zostanie zignorowany. Ten mój głos nie zostanie zignorowany. I ważniejsze jest to, jak niż co robimy, tak? Czyli ten proces dochodzenia do tego, który też szerzej opisujemy w różnych naszych materiałach. Dobrze, szanowni Państwo, no i właśnie ten jeszcze tylko krótko, naprawdę. Chciałem odnieść to, że to oczywiście nie jest nasz wymysł, ani mój tym bardziej, ta wizja tego samorządu słuchającego. To jest koncepcja, która no, już ma ponad 100 lat, ma już 150 lat, można powiedzieć.
bo pierwsze takie osoby, które tak zaczęły myśleć w ogóle o szkole, to jakby różnego rodzaju przedstawiciele tak zwanego nurtu pedagogiki progresywnej, który się gdzieś tam właśnie pod koniec XIX wieku wyłonił się trochę z takiego podejścia romantycznego pewnie, tak, ale no jakby nieważne, znaczy właśnie, ale nie będę o tym mówił, natomiast chodziło o to, że właśnie trzeba skupić się na wnętrzu tego ucznia, a nie na tym, że nauczyciel ma przekazywać wiedzę i z takiego założenia, że też właśnie ta praca, to co się dzieje w środku jest ważniejsze niż wiedza, tak? Niż to, że ktoś tam się nauczy na pamięć jakichś informacji. Tylko bardziej to doświadczenie i te relacje, które się pojawiają. Tak? No i właśnie Janusz Korczak, którego wszyscy Państwo świetnie znają, w Polsce no był wybitnym przedstawicielem, tak, tego nurtu właśnie tej pedagogiki progresywnej. No i on właśnie wprowadził też go w życie, tak? Wprowadził go w życie i właśnie na tym założeniu, że ta samorządność to jest główna funkcja, tak? Że cały dom sierot, który prowadził, był stworzony na wzór, znaczy był wokół samorządności, tak? To było to narzędzie wychowawcze i edukacyjne tak naprawdę Korczaka, na którym bazował, nie? Znaczy to, i od tego wychodził. Społeczność domu sierot to właśnie była jedna z pierwszych, na pewno w Polsce, społeczności takich młodzieżowych opartych na samostanowieniu, tak? Gdzie oni sami ustalali swoje zasady, jak działają, sami też się, można powiedzieć, monitorowali, był sąd, tak? był Sejm. Prawo zarówno dorosłych, jak i młodych ludzi było takie samo, tak? Znaczy głos był równy, nie było wyższości głosu tych opiekunów, prawda? No to jest oczywiście jakaś, mamy oczywiście przykłady szkół, które też tak funkcjonowały, z najbardziej sławną, myślę, że tutaj też duża część z Państwa słyszała o szkole Summer Hill, to była szkoła, która też powstała w latach 20., podobnie jak zresztą dom sierot, no i to już była szkoła, tak? W której właśnie uczniowie też od zera tak naprawdę tworzyli swój w ogóle, można powiedzieć, całe swoje środowisko uczenia się, tak? Decydowali o tym, czego się uczą, co chcą robić w danym momencie, tak? Wszystko bazowało na ich odpowiedzialności, tak? Brali odpowiedzialność jakby za ten swój proces. Zresztą w tym momencie w Polsce również mamy takie szkoły, które bardzo radykalnie tą demokrację traktują. Oczywiście w szkołach publicznych, no nie do końca można to w 100% wprowadzić, zbyt wiele mamy tych formalności, ale wierzymy w to, że można część jak najbardziej wprowadzić. Dobrze, proszę Państwa, to ja mam taką propozycję, żeby dla odmiany obejrzeć sobie krótki film, który gdzieś tam pokazuje jakieś elementy tego, o czym mówię, na przykładzie jednej ze szkół. I tutaj może mi się uda puścić nawet film. Jeszcze trzeba wyciszyć. My patrzymy na różne rzeczy z innej perspektywy niż nauczyciele czy rodzice. Ludzie, którzy mogą jak najwięcej decydować o sobie, wyrosną na lepszych obywateli. Jest rada szkoły i jest Sejm, w których uczestniczą nie tylko nauczyciele i rodzice, ale też uczniowie. Wybieramy przede wszystkim prezydium Sejmu, czyli jednego marszałka i dwóch wicemarszałków. I to muszą być trzy osoby i każda musi być z innego stanu, czyli jeden uczeń, jeden nauczyciel i jeden rodzic. Robimy choinkę, to robimy ją wspólnie. Szukamy bazy pomysłów, robimy to wspólnie. Nie może być tak, że ktoś jest bardziej uprawniony do podejmowania decyzji, jeżeli ci młodzi ludzie słyszą, że to decyzja będzie nasza wspólna. Daje to przestrzeń do rozmowy i do współdecydowania. I to jest po prostu wartość sama w sobie. Jeżeli jest się w Sejmie, to ma się dokładnie takie same prawa jak dorośli, którzy są w Sejmie. Tak naprawdę wszystko, co się da, powinno być decydowane przez uczniów. Nie prowadzimy szkoły, nie współdecydujemy o tej szkole tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, ale także tych edukacyjnych w zakresie wychowawczym,
społecznym, pewnej wrażliwości, pewnej empatii, pewnej umiejętności sztuki dyskusji. To, jak się traktuje to miejsce i ludzi tutaj będących, ma wpływ na to, co się z tego miejsca wyniesie. Jeżeli koncepcja szkoły jest taka, że to jest jednak mimo wszystko społeczność wolnych ludzi, wolnych w tym sensie nie dla swawoli, ale możliwości podejmowania decyzji czy współdecydowania zarówno po stronie nauczyciela, jak i po stronie no przede wszystkim uczniów, to naprawdę się opłaca. Pytanie jest to, czego chcemy nauczyć i do czego przekonać, czy zachęcić tak naprawdę tych naszych młodszych przyjaciół, naszych uczniów czy uczennic. Jeżeli on jest naszym partnerem, partnerką, to wtedy to się udaje zrobić. Sztuka budowania kompromisu, rozmowy z drugim człowiekiem o odmiennych poglądach, ale nie moim wrogiem, jest po prostu wartością samą w sobie. To nas jakoś pobudza do myślenia, że zamiast marudzić na coś, to mogę coś zmienić. Nasza szkoła jest na pewno takim jednym z kroków do tego, żeby szkoły były naprawdę fajne. No właśnie, to był film z programu Szkoła Demokracji. On już kilka lat ma, ale no jako strasznie, strasznie lubię i lubię go też pokazywać, bo no nie wiem, jakoś wydaje mi się, że dość dobrze tam właśnie mówią zarówno ci młodzi ludzie, jak i dyrekcja o no właśnie trochę o tej istocie tego, o co nam chodzi. No tam oczywiście był też pokazany dość taki zaawansowany już można powiedzieć model tej demokracji, też włączający na przykład rodziców, tak? A skoro jesteśmy w Szkole Demokracji, to może wyślę tutaj na czacie link do przewodnika o programie. To jest materiał, który osoby, które biorą udział w programie, to znają bardzo dobrze, natomiast jeśli Państwo nie biorą, to może być być może źródłem inspiracji, tam znajdują się opisy właśnie obszarów życia szkoły i takie wyzwania, czyli można powiedzieć takie pomysły na działania, tak? Co samorząd wnioski może zrobić. Więc może to być też właśnie inspirujące dla Państwa. Link jest właśnie tutaj na czacie. No i dobrze, przejdziemy już chyba właśnie do tematu epidemii. No właśnie, no bo to był ten haczyk tutaj, na który Państwa chcieliśmy złapać, żeby zaprosić na to webinarium, a tutaj już prawie godzinę mówimy o tym dobrym samorządzie uczniowskim, co jest ważne dla mnie bardzo, ale to się też bardzo wiąże, żeby też trochę zrozumieć, co właśnie, jak możemy wykorzystać trochę tę sytuację, która jest trudna i na pewno, i też wiem, że bardzo wiele szkół naszych zresztą też, czy naszych biorących udział w naszym programie, wstrzymało, bardzo mocno zawiesiło tą działalność samorządu uczniowskiego, czasem nic się po prostu nie dzieje, ze względu właśnie na to, no nie możemy się spotkać, nie możemy nic zrobić, co nie mówię, że jest złe, tak, bo też zaraz zresztą o tym powiem, właśnie, że właśnie, no, też niekoniecznie musi się coś dziać w tym czasie, tak? Jakby chyba to byłby taki pierwszy punkt, który chciałem Państwu powiedzieć, żeby zupełnie nie czuć presji, że się coś musi dziać, że coś samorząd uczniowski musi robić, w ogóle nigdy, tak? Tutaj zresztą pojawiło się jakiś komentarz na czacie, że właśnie gdyby nie nauczyciele, no to nic by się w szkole nie działo. Też zachęcam do tego, żeby się nie bać czasem takiej sytuacji, tak? Że czasem być może takie właśnie robienie za uczniów, wymyślanie za uczniów, no jest taką, można powiedzieć, że samo się to nakręca, tak? Znaczy my robimy, no bo nie ma zaangażowania, więc coś tam się dzieje, ale prawda, no uczniowie widzą, że nie muszą, bo zawsze się coś tam może wydarzyć. Być może po prostu nie powinno się rzeczy dziać, ale to tak na marginesie. Ja uważam osobiście naprawdę, że lepiej, jeśli samorząd uczniowski nie robi nic, niż samorząd uczniowski, który właśnie robi rzeczy, które są narzucone czy też wymyślone przez dorosłych. No to jest moja prywatna opinia, ale wydaje mi się, że tak jest. Dobrze, no właśnie, ale właśnie te trudne czasy, tak jak obecna sytuacja, właśnie też paradoksalnie mogą nam się pomóc skupić na tym, co jest najważniejsze w samorządności. Tak? Trochę jesteśmy oderwani i to jest duża szansa moim zdaniem od tych właśnie tych rzeczy, które zazwyczaj robiliśmy. Tak? Nie trzeba było robić Dnia Niepodległości, nie trzeba robić teraz, nie wiem, jasełek w szkole, prawda, i tak dalej, tak? Nie trzeba będzie robić Dnia Wiosny. Można będzie oczywiście zrobić go w innej formie, tak? Ale no, nikt nam nie będzie wstał nad głową i nie będzie tego oczekiwał. Mam nadzieję. Pewnie niektórzy dyrektorzy będą. Dobra.
Nieważne. Okej, okay. No tak, ale właśnie, to na czym właśnie możemy się skupić teraz, to na tej rzeczywistej oddolności i realnych potrzebach. Tych potrzeb jest bardzo dużo, tak? Jakby to wszyscy Państwo doskonale wiecie, to już nie muszę się produkować, tak, jakie to są potrzeby, tak, w tych czasach edukacji zdalnej. Po prostu no, jest ich masa problemów, masa wyzwań, które dotykają uczniów, tak? Które dotykają uczniów. Więc to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, OK, możecie coś z tym zrobić, tak? Zastanówcie się, czy możecie coś z tym zrobić. No właśnie, dotyczy tych najbardziej palących problemów. No tutaj przechodzimy do właśnie tych takich trzech, można powiedzieć, obszarów, które naszym zdaniem do których zachęcamy nasze szkoły w Szkole Demokracji, żeby się tym zajmowały. Tak? Czyli no, pierwsza rzecz jest taka, żeby tu jeszcze wrzucam od razu linka na czacie do mojego artykułu, który napisałem w marcu, czyli jak zaczynaliśmy pierwszą edukację zdalną, no ale to mniej więcej te główne punkty są tam zawarte w tym artykule, tak? Na tym blogu, co tutaj właśnie wrzuciłem. I właśnie wyrażenie głosu uczniów w kwestii edukacji zdalnej, tak? Jakby bardzo często się słyszy, że no, są różnego rodzaju niedostosowania, tak? Za dużo materiałów, nie wiem, brak umiejętności korzystania z narzędzi, brak dostępu do narzędzi, no nie wiem, brak czasu, dużo rodzeństwa i tak dalej, tak? Często też ze strony na przykład nauczycieli, także nauczyciele gdzieś po prostu wysyłają masę materiałów do zrobienia samodzielnie, tak? Co de facto sprawia, że rodzice później nad tym siedzą. No masa jest tych rzeczy. W tym momencie elastycznie możemy to zbadać właśnie dzięki samorządowi uczniowskiemu, tak? To oni mogą dotrzeć do swoich kolegów, koleżanek, nie wiem, z ankietami, tu zaraz zresztą podamy przykład ankiety, ale też bezpośrednio, tak, rozmawiając, zbierając te informacje, tak, współpracując właśnie na tym polu, możemy zidentyfikować, jakie są w naszej szkole te problemy, bo też wiadomo, w różnych szkołach są bardzo, bardzo różne, czy też jakie są oczekiwania uczniów, tak, bo często też uczniowie mają dość konkretne oczekiwania, czy też są w stanie podpowiedzieć konkretne rozwiązania, tak, bo też jeśli chodzi na przykład o narzędzia, mają po prostu tę wiedzę. Natomiast ważne jest to, wciąż moim zdaniem to można zrobić, żeby w tym momencie zbadać, zdiagnozować tę sytuację uczniów, jeśli tego jeszcze Państwo nie robiliście w szkole. Warto zapytać uczniów właśnie, jak im jest w tym momencie w tej edukacji zdalnej i oczywiście nie poprzestać na tym, że się zapytamy, ale zanalizować, można powiedzieć, te wyniki, wspólnie się zastanowić z uczniami, ok, co my możemy zrobić, tak, w tym, nie wiem, zidentyfikowaliśmy, że tam przykładowo 5%, 10% naszych kolegów, koleżanek na przykład w ogóle nie uczestniczy w edukacji zdalnej, tak, no to też na pewno Państwa ten problem dotyka, no bo zresztą badania pokazują, że w niektórych szkołach to dotyczy nawet kilkudziesięciu procent uczniów, tak, kilkudziesięciu procent uczniów, którzy przestają w ogóle uczestniczyć w zajęciach zdalnych. No to jest przerażające, tak, no przecież to ile miesięcy to trwa, prawda? Więc no tak, no tutaj pan pisze, Cezary, że państwo mają za sobą, ale myślę, że nie wszyscy, tak, ale to też jest przykład, tak, bo być może się pojawiają zupełnie nowe rzeczy w tym momencie, tak, jak bardzo nasiliła się depresja, tak, wśród młodych ludzi, tak, to jeszcze inny problem, tak, to nie jest związany z samą edukacją zdalną, ale jest związany z izolacją, tak, identyfikowanie tego problemu też jest ważne. Dobrze, ja tutaj wrzucam właśnie link do ankiety. To jest ankieta zupełnie przykładowa, tylko od razu powiem, nie, jeśli będziecie Państwo z niej korzystać, należy ją skopiować, a nie korzystać z tego linku, ponieważ odpowiedzi się zapisują u nas, znaczy jeśli Państwo skorzystają bezpośrednio z tego linku, natomiast można sobie skopiować i po prostu stworzyć swoją ankietę, tak? To jest przykład. Więc oczywiście można sobie dodawać pytania, odejmować, ale może będzie, o, przepraszam, jakąś szafkę kupiłem, może będzie to przydatne. To tutaj jest też link do innych metod diagnozy, które są na naszej stronie w ogóle, tak, jakby to jest też może dobry moment, żeby zareklamować naszą stronę, samorząduczniowski.pl, to można wpisać w wyszukiwarkę samorząduczniowski.pl bezpośrednio, albo po prostu można wklikać samorząd.co.pl, też oba adresy prowadzą na tę samą stronę, która zawiera bardzo dużo materiałów z właśnie różnego rodzaju dziedzin, między innymi również metody diagnozy, tak? Czyli jak możemy zbadać opinie, potrzeby uczniów w szkole.
Zachęcam, żeby to zrobić nawet teraz, jeśli Państwo tego nie zrobili, żeby w to zaangażować uczniów, tak? To jest bardzo konkretna rzecz, tak? Znaczy niech chociaż właśnie ta społeczność uczniowska zobaczy, że jest to zainteresowanie, tak? Że jest jakaś próba chociażby zebrania tego. To już jest bardzo ważne. A jeśli jeszcze będzie ten drugi krok, czyli coś z tym zrobicie, tak? Podejmiecie jakieś działania, no to już naprawdę będzie konkretne pokazanie, że ten samorząd rzeczywiście działa, tak? I właśnie w tym trudnym momencie. To jest moim zdaniem naprawdę ważna sprawa. No właśnie, no to właśnie tak, dobra praktyka, czyli badanie sytuacji uczniów dobrostanu psychicznego, to kilka szkół też zrobiło w naszej Szkole Demokracji i to było fajne, ale też w drugą stronę się działy działania, tak, czyli takie można powiedzieć korepetycje uczniów dla nauczycieli, tak, z narzędzi online. No teraz też pewnie już większość, duża część z Państwa już jest znacznie sprawniejsza niż pół roku temu, tak, kiedy się zaczynało, ale myślę, że wciąż jest pewna przestrzeń, w której to młodzi ludzie mogą nas wielu nauczyć rzeczy, tak, pokazać nowe narzędzia, czy pokazać jakieś swoje triki na te narzędzia, a to też znacznie buduje poczucie wpływu, tak, kiedy to młodzi ludzie występują w pozycji ekspertów, ekspertek i czegoś uczą swoich nauczycieli. No ankieta i co dalej? No ankieta, no, oczywiście, no tak, zbieramy te informacje. Tutaj pani pyta. No tak, musimy później usiąść nad wnioskami, no wychodzą nam z tego jakieś konkrety. Na przykład teraz w Warszawie no, jest akcja już jakiś czas temu, z miesiąc temu to się zaczęło, przez samorządy właśnie licealne zorganizowana, kilka się skrzyknęło i właśnie po zidentyfikowaniu, że wciąż u nich w Warszawie, tak, w liceach warszawskich, czyli można powiedzieć no naprawdę duże miasto, a jest duża grupa uczniów, która zgłaszała braki sprzętowe, tak, że okej, okay, jest laptop w domu, ale jest nas czwórka, tak, mam trójkę rodzeństwa, a mam jeden laptop, nie, no nie mogę siedzieć, bo młodszy, że tak powiem, brat ma pierwszeństwo. No i oni zorganizowali taką akcję, że się zgłosili do sponsorów po sprzęt. I naprawdę zebrali bardzo dużo laptopów, sprzętu, tak? Bardzo konkretna akcja, oczywiście no też spora, duża. Nie mówię, że tak duże rzeczy musicie robić, tak? Ale to jest przykład, tak? To jest przykład. Myślę, że takich sponsorów naprawdę na każdym polu lokalnym, również w mniejszych miejscowościach, którzy gdzieś ten sprzęt mogą udostępnić, na przykład jest wielu, tak? Ale chociażby te korepetycje uczniowskie, bardzo prosta rzecz, wzajemne nauczanie, tak? Bo przecież bardzo wiele uczniów ma problemy z przyswojeniem materiału, a rodzice nie potrafią pomóc, tak? No to kto jedyny może pomóc? No kolega, koleżanka, tak? Więc też takie korepetycje wzajemnej pomocy po prostu, czy po prostu spotkania online, w których po prostu uczniowie się spotykają już bez nauczyciela, omawiając te tematy. I taki bardziej specyficzny obszar to są właśnie ci wykluczeni, tak? To znaczy to są właśnie te osoby, które naprawdę gdzieś albo wypadają całkiem, albo sobie zupełnie nie radzą, tak? I tutaj właśnie to co mówiłem, tutaj ta pomoc koleżeńska może się dziać, wsparcie w tworzeniu właśnie takich przestrzeni do wymiany, czy też nawet to tutaj było napisane gdzieś też, ktoś tutaj pan, tak właśnie pan Cezary napisał, że dobrą rzeczą są nieformalne czaty klasowe. To jest bardzo prosta rzecz, tak, no ale oczywiście już coś jest, tak, jest jakaś przestrzeń do kontaktu. Naprawdę, no to zaskakujące, jak wielu młodych ludzi zostało samych w tym czasie, nie? Wydawałoby się, że mają tak dużo znajomych przyjaciół, a odczuwają dojmującą samotność w tym momencie, tak. To różne badania pokazują. I być może właśnie też osoby takie są w Państwa szkołach, prawda? I wtedy warto pomyśleć o tym, co my możemy zrobić. Teraz przecież mamy miesiąc ferii, tak? Miesiąc ferii, kiedy nic się nie będzie działo w szkołach albo będą się działy jakieś bardzo ograniczone rzeczy. No i tak, ale te osoby będą siedzieć w domu, tak? Bo no, nie można wyjechać. Zresztą duża część nie ma środków, nawet mogła, to by nie wyjechała. No i co? I przez miesiąc będą siedzieć, tak? Więc to jest może też taki moment zastanowić się, co my możemy zrobić jako samorząd uczniowski, żeby jednak zapewnić jakieś, tak, jakieś połączenie, jakąś integrację. No właśnie, bo to jest ten trzeci obszar, o którym chciałem powiedzieć. Czyli właśnie to, co tak naprawdę uczniowie totalnie czują, czyli to utrzymanie poczucia wspólnoty i relacji, tak? To można powiedzieć trochę przeniesienie tego obszaru tych działań takich pozalekcyjnych na sferę online, tak? Czy to mogą właśnie jakieś spotkania
czy czaty klasowe, szkolne, czy turniej online gier, przecież no, młodzi ludzie grają w te gry online masowo, to ja już zachęcam zawsze do tego, bo to jest bardzo proste, tak? Bo oni tam już są, oni znają te gry, tak? To nie jest tak, że trzeba im przedstawiać, czy ich tego uczyć, tak? Oni w to grają, tylko bardzo często na przykład nie wpadają na taki pomysł, że okej, no to może zróbmy sobie turniej szkolny, nie? Nie wiem, klasa na klasę, albo w innych konfiguracjach jakichkolwiek, tak? Po prostu wykorzystajmy to, co robimy i tak, do tego, żeby się trochę zintegrować, żeby pobyć razem być może w tej sieci, czy nawet wspólne oglądanie filmów online, prawda? I no, to może już bardziej dla na przykład jakichś liceów, a oglądanie i na przykład jakieś tam rozmowy po filmach, tak? No, w sensie, że każdy ogląda oczywiście u siebie, tak? Ale rozmawiamy potem wspólnie. No, naprawdę warto o tym pomyśleć. Teraz myślę, że jest naprawdę dobry moment, tak? Jest dobry moment, żeby o tym pomyśleć, no bo będzie miesiąc ferii, tak? I rzeczywiście gdzieś te relacje się mogą rozluźnić, a też tak naprawdę przecież nie wiadomo, czy my wrócimy do szkół, tak? Po 17 stycznia może podstawówki wrócą, ale no, też nie wiadomo, a ponadpodstawowe być może jeszcze do marca. Więc tak podsumowując, no to są takie te trzy obszary, w których warto myśleć moim zdaniem o tym, co znaczy. Właśnie, nie chodzi o to, żeby Państwo myśleli za uczniów, tak? Tylko właśnie, żeby pokazać to, porozmawiać z uczniami, tak? Czy w ogóle chcą się tym zająć, tak? Czy czują taką potrzebę, bo po prostu wiadomo, że to jest ich dodatkowy czas, ich czas wolny, no zresztą Państwa też, tak? Natomiast właśnie po pierwsze uważam, że w tych czasach jeszcze bardziej możemy zobaczyć to, że dobrze działający samorząd, który właśnie dobrze spełnia te funkcje, może być nieocenionym wsparciem dla dyrekcji nauczycieli, tak? Uczniowie nigdy pewnych rzeczy mogą nie powiedzieć dorosłym, które powiedzą być może swoim kolegom. To oczywiście nie to, że na pewno, ale jest większa szansa, tak? Też pomysły w ogóle, jakie młodzi ludzie mają, no po prostu mogą się nie pojawić w naszych głowach, tak? Na jakieś rozwiązania, na jakieś te działania chociażby online'owe, bo nawet po prostu nie znamy tych narzędzi, nie znamy tych rzeczy, gdzie oni siedzą, tak? To tylko oni mogą wymyśleć i tylko oni mogą to przeprowadzić, tak? Więc to jest jedna rzecz. No i właśnie to też może być taka okazja do tego, żeby właśnie pokazać uczniom, że ten samorząd uczniowski jest po coś, nie? Że okej, my teraz jesteśmy w trudnej sytuacji i właśnie teraz ten samorząd uczniowski działa. Właśnie teraz nie jest tak, że ten samorząd uczniowski znika, już w ogóle się staje nieważny, nie istnieje. I jak wrócimy, no to po prostu znowu wrócimy do tego samego schematu, tylko właśnie teraz my jesteśmy tu i teraz dla was, dla naszych kolegów, koleżanek, nie? No i właśnie, no, moja zachęta, tak? Moja zachęta, nie róbmy nic, co nie wychodzi bezpośrednio od samych uczniów, tak? Znaczy, żebyśmy też my sobie jako opiekunowie nie dodawali tej pracy w tym momencie, tak? Żeby też właśnie to było jasne, tak? Ja nie zachęcam do tego, żebyście to wy państwo robili, wy państwo to wszystko prowadzili. Być może właśnie pokazali to uczniom, porozmawiali z nimi, czy oni w ogóle to chcą zrobić, tak? No, ja rozumiem, że oczywiście mogą być gdzieś, tutaj właśnie pani Magdalena pisze, że no, chcieli taki turniej uczniowie, a rodzice, że zachęca szkoła do kolejnej aktywności na komputerze. No, no zachęca, no a do czego ma zachęcać w tym momencie, tak? No nie wiem, no. No rodzice oczywiście są wyzwaniem, tak? Bardzo często chyba nie spotkałem się z jakimiś takimi bardziej, można powiedzieć, demokratycznymi inicjatywami samorządu, które by nie spotkały się z krytyką części rodziców. No jakoś tak jest. No po prostu są to rzeczy, które też nie do końca rodzice rozumieją, tak? Znaczy dlaczego w ogóle to się ma dziać, nie? Jaki to ma cel? No trzeba tłumaczyć, tak? No i trochę trzeba się nie ulegać tym głosom, tak? No przecież nie wszyscy muszą w tym brać udział, tak? No to nie jest tak, że to jest zmuszanie, no to są rzeczy dodatkowe. No ale zgadzam się z tym, że często rzeczywiście tak, że często to potrafi też podciąć skrzydła uczniom. Niestety rodzice bardzo często podcinają te skrzydła też. No, tutaj widzę, że Państwo się dzielą pomysłami na czacie i w ogóle super, zachęcam do tego. Widzę, że tutaj też Pan Cezary proponuje czytanie performatywne na Google Meet czy na Zoomie, nagranie takiej sesji, zrealizowanie filmu, czy ogólnie wszelkiego rodzaju, myślę, że naprawdę proste rzeczy, gdzie na przykład osoby mają, no nie wiem, teraz idą święta chociażby, tak, więc nie wiem, nagranie nawet takich życzeń klasowych, nie, że cała klasa składa życzenia, że każda osoba na przykład mówi jedno zdanie, tak, i montujemy sobie taki filmik, życzenia od klasy, życzenia od klasy dla nauczycieli, i życzenia od nauczycieli dla uczniów, prawda? No bardzo prosty pomysł, tak? Po prostu każdy nagrywa
dosłownie jedno zdanie, wysyłamy w jedną, do jednej osoby, ktoś montuje, mamy bardzo fajny materiał, pozytywny, radosny i pokazujący nas jako wspólnotę. Tak? Bardzo taki symbol, który myślę, że warto się tym zająć. Tak? No oczywiście ten wariant filmowy można w nieskończoną, że tak powiem, ilość wariantów modyfikować. Czym może być ten film na przykład, tak? Czy ten materiał. Tak? No tutaj Państwu pokazałem no takie materiały, no też Państwo znają. To nie jest w ogóle webinarium o narzędziach, więc ja nie będę mówił o narzędziach, ale no przecież jest masa, poczynając od Canvy, tak, narzędzi, których grupa może coś stworzyć razem, tak, czy ten jakąś grafikę, jakiś obrazek, zebrać zdjęcia na przykład, tak, i stworzyć jakiś kolaż, no masa tych rzeczy jest, tak. Więc jakby naprawdę myślcie o tym też właśnie tak kreatywnie, nawet właśnie też te artystyczne takie pomysły tutaj wchodzą jak najbardziej fajnie, żeby właśnie coś powstało wspólnie, nie? Że każdy ma dorzucić jakiś element, czy to kawałek filmu, czy kawałek zdjęcia, czy obrazek, czy tekst, który zbieramy w jakiś sposób, tak? Zbieramy w coś wspólnego i później to prezentujemy. Proste, a naprawdę no też takie trochę podnoszące na duchu czasem, nie? Dobrze. Dobrze, no dużo tego. Tu cieszę się, że Państwo tutaj piszą. Kolejne przykłady. No, tutaj pomysł pani Iwony, tak, że koncert kolęd i pastorałek i chór online. No to jest oczywiście wyższa szkoła jazdy, żeby to złożyć, tak? I żeby to jakkolwiek brzmiało. No ale jeśli to wyjdzie, no to super, nie? To będzie naprawdę coś, naprawdę będzie coś fajnego. I takiego myślę też wzmacniającego, prawda? Dobrze, no. Tu nie wiem, no jeśli są jeszcze też jakieś pytania, to też oczywiście proszę na bieżąco pytać. Jeszcze sprawdzam, czy może coś tutaj. Coś bym chciał jeszcze Państwu pokazać. No dobrze, no to jeszcze mamy trochę czasu. Ja bardzo bym jeszcze chciał na sam koniec powiedzieć krótko o programie Szkoła Demokracji, który właśnie jest naszą główną ofertą do szkół wzmacniania samorządu uczniowskiego. W tym roku no już trwa, nie można się zgłosić, ale w przyszłym roku jak najbardziej zapraszam szkolnym. To są właśnie te założenia, tak, o których mówiłem, tak, czyli całokształt funkcjonowania szkoły, wzmacnianie wpływu i małe kroki, tak, czyli jakby, jak Państwo sobie zresztą spojrzą na tę publikację, którą wysyłałem na czacie, to właśnie w każdym z obszarów jest kilka takich wyzwań zaproponowanych, które można uznać za taki mały krok w stronę właśnie tego włączania uczniów, tak? Bo oczywiście nie zrobimy rewolucji w szkole od razu. Dobra. I właśnie, mamy te obszary. Krótko o nich powiem, tak? Bo one też myślę, mogą być jakąś inspiracją, jak my właśnie myślimy o tym samorządzie, tak? Czyli mamy ten obszar wybory, który trochę już omawialiśmy, tak? Że one gdzieś są tradycyjnie, one nie są obowiązkowe wcale, no ale jeśli już je robimy, to róbmy je dobrze, tak? Znaczy róbmy je zgodnie z demokratycznymi procedurami i tutaj od razu wysyłam kolejną publikację, żeby, czyli nasz poradnik, właśnie związany z tym, jak przygotować i przeprowadzić wybory do władz samorządu. W tym roku, no to już pewnie większość Państwa jest po tych wyborach, albo ich w ogóle nie było, bo to też się zdarzało, ale na przyszły rok może będzie pomocny. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to zapraszam. Co jest dla nas ważne, że wszyscy mają bierne i czynne prawa wyborcze, tak? To my też weryfikujemy, staramy się weryfikować naszych szkół regulaminy i ordynacje wyborcze, tak? Czy właśnie ordynacja wyborcza nie ogranicza dostępu do kandydowania czy przez ocenę na przykład zachowania. Uważamy, że po prostu wszyscy powinni mieć to prawo. W publikacji dla dyrektorów też tłumaczę dlaczego, tutaj nie będę już tłumaczył, bo nie mamy czasu. No i też właśnie różnego rodzaju, no to co ma wzmocnić jakość tych wyborów, to różnego rodzaju działania służące poznaniu kandydatów i ich programów, tak? No bo tu bardzo często się z tym zmagamy, że kandydaci czy kandydatki no nie za bardzo wiedzą, dlaczego kandydują do samorządu uczniowskiego, tak mówiąc może trochę enigmatycznie, no są przypadkowi, albo wręcz no, robią to dla żartu. Natomiast no, debaty kandydatów, tak nasze szkoły robią, przedwyborcze, na których kandydaci omawiają swoje programy albo zajęcia, które są prowadzone przez uczniów dla uczniów. Właśnie, to jest prosta rzecz, ale bardzo fajna, tak? Czyli że ci starsi uczniowie prowadzą zajęcia o samorządzie, pokazują, co robią, zachęcają też tych młodszych kolegów do właśnie kandydowania, no i do głosowania oczywiście.
No też zachęcam do tego, żeby naprawdę spojrzeć na te regulaminy wasze. Nie teraz oczywiście, nie w tym momencie, bo to nie jest najważniejsze, ale jak już będzie spokojniejszy czas, żeby też z uczniami przyjrzeć się, czy ten regulamin w ogóle jest zrozumiały. Też w tej publikacji jest wzór regulaminu. Jest wzór regulaminu, jest dość naprawdę duży rozdział o tym, jak stworzyć ten regulamin, żeby on był przydatny i żeby był aktualny, prawda? Bo no, nie chodzi o to, żeby to był papierek dla papierka, tylko żeby on rzeczywiście określał podstawowe zasady funkcjonowania tych organów samorządu, tak? Czy na przykład przeprowadzenia wyborów, żeby nie można było przeprowadzić wyborów i później na przykład z jakichś różnych powodów nie ingerować w wynik wyborów. Przypominam, że regulamin samorządu uczniowskiego, jeśli jest przyjęty, jest załącznikiem do statutu szkoły, prawda? Czyli jest dokumentem prawnym. To nie jest po prostu sobie taki regulaminik, że sobie napisaliśmy tam na boczku jakieś po prostu zasady współpracy w naszym kółku, tylko to jest dokument szkolny, dokument prawny, tak? I wszyscy muszą się do niego stosować. Czyli jeśli zapiszemy określone reguły, to nie ma tak, że dyrektor przykładowo przyjdzie i powie, że na przykład wybory są nieważne. Wtedy już nie może, tak? Tego nie może zrobić. Właśnie jeśli już jest przyjęty regulamin, wybory się odbyły zgodnie z zasadami, no przykro mi, panie dyrektorze, odbyły się. Więc to jest jakaś przynajmniej taka formalna broń. No oczywiście wiadomo, że dla chcącego dyrektora zablokować samorząd uczniowski to nic trudnego, ale no zawsze coś, tak? No właśnie te debaty wyborcze kandydatów na żywo, online. I właśnie też zachęcam do tego, żeby myśleć w kategoriach, czy rzeczywiście wszystkie organy samorządu uczniowskiego muszą być wybieralne. Bo też mam wrażenie, że czasem tak wchodzimy w tę pułapkę, że właśnie te organy to musimy wybierać, tak? Że musi być głosowanie. Ja uważam, że nie i uważam, że wręcz nawet super by było zobaczyć taką szkołę, gdzie nie ma w ogóle wyborów do samorządu uczniowskiego i są inne sposoby, na przykład zgłoszenie się chętnych do konkretnych rzeczy, nie mówię, że do organów, ale na przykład do robienia konkretnych rzeczy. Też taką strukturę opisuję w tej publikacji dla dyrektorów, jak to można byłoby zorganizować. Nie znam takiej szkoły, przyznam, publicznej, która by tak działała, ale no jest powiedzmy taki pomysł. Ale można chociaż część tych organów, tak? Czyli na przykład mamy różne sekcje, komisje tematyczne, ludzi, którzy się zajmują mediami, na przykład czy Facebookiem szkoły, czy tam samorządu uczniowskiego, tak? Czy konkretnymi rzeczami. Nie muszą być przecież w wyborach, tak? Jak najbardziej zachęcam, żeby nie było. A samorządy klasowe to tym bardziej. W sensie takim, że samorząd klasowy jak najbardziej może być zupełnie rotacyjnie na przykład, tak? Osoby pełnią funkcję przez 2 miesiące, tak? A potem się wymieniają. Jeśli jesteśmy w szkole podstawowej, to mamy szansę, że na przykład każdy w klasie będzie tym, powiedzmy, tym przewodniczącym klasy, tak? Przez, nie wiem, 4 lata nauki, tak? Każdy tego doświadczy, tak? Niekoniecznie musimy w wyborach ich wybierać. Tylko oczywiście musimy to też zapisać w regulaminie wcześniej, tak? Żeby tak robić. No właśnie, komunikacja i media to jest bardzo ważny element działania samorządu. Trzeba o tym myśleć całościowo, tak? To nie jest coś osobnego. Facebook na przykład, Facebook samorządu, Instagram, strona, cokolwiek, czy te tradycyjne nawet, tak? Typu tablica ogłoszeń. To jest wszystko sprzężone, tak? Jakby to powinno być gdzieś w tej orbicie działania samorządu, co nie znaczy, że po raz kolejny powtarzam, nie znaczy, że ci reprezentanci muszą to robić, ale oni muszą koordynować, muszą wiedzieć, jak na przykład przekazywać informacje, tak? Dbać o to, żeby to się działo, tak? Przekazy uczniowskie, czyli właśnie prowadzone przez uczniów, tak? Dla uczniów. No i właśnie wymiana zarówno pomiędzy władzami samorządu, jak i uczniami, jak i władze samorządu, a dyrekcja. To jest bardzo ważne, no, często wydaje się to oczywiste, ale naprawdę spotykam szkoły, w których okazuje się, że władze samorządu w ciągu roku szkolnego ani razu nie rozmawiały z dyrektorem bezpośrednio. Że jakby wszelkie kontakty były zapośredniczone przez opiekuna samorządu. Czyli jakby było zebranie tutaj władz, opiekun potem przychodzi do dyrektora, opowiada, dyrektor się odnosi, a opiekun idzie do uczniów, mówi, co dyrektor powiedział, nie? No absurd, absurd totalny. Raz, że absurd, a dwa, że właśnie nie budujemy tego zaufania, nie budujemy zaufania uczniów do dyrektora i vice versa, tak? Bo ten dyrektor nie ma tego kontaktu po prostu z tymi uczniami. Więc no tu jakby nasze szkoły właśnie muszą też utrzymywać tą stałość kontaktu, tak? Na poziomie dyrekcja, samorząd. No w niektórych szkołach to jest oczywiste, tak? Ale wierzcie mi państwo, że nie we wszystkich, nie? W niektórych szkołach naprawdę gabinet dyrektora jest po prostu twierdzą nieprzekraczalną dla nikogo.
poza kontrolą z kuratorium. Dobrze, działania uczniów i uczennic. No to jest jakby ten obszar, który jest najbardziej taki zaopiekowany, dzieje się tutaj najwięcej. To, na co bym zwracał uwagę tutaj, to diagnoza, tak? Czyli to, o czym mówiłem w przypadku teraz sytuacji edukacji zdalnej, że zdiagnozujmy, sprawdźmy, jak jest tym naszym kolegą, koleżanką tej edukacji zdalnej, ale też miejmy to w zwyczaju robić przynajmniej raz do roku, tak? Znaczy, żeby na przykład przed ustaleniem planu działania samorządu uczniowskiego zrobić tę diagnozę, tak? Sprawdzić, co się uczniom podobało w tym, co robiliśmy w zeszłym roku, co by chcieli zrobić w tym, w co by się sami chcieli zaangażować. To jest bardzo ważne pytanie. Nie pytajmy tylko uczniów, co byście chcieli, żeby samorząd zrobił. Bo często się tak samorządy wpadają w taką pułapkę, tak? Że zadają takie pytanie, co byście chcieli, żeby samorząd zrobił. Nie? No i tutaj mają listę po prostu do 10-15 rzeczy. No ale co to znaczy, że co byście chcieli, żeby samorząd zrobił? W co byście wy się chcieli zaangażować, tak? Jeśli zgłaszasz pomysł, że chcesz, już nie wiem, ten turniej gier online, tak, już trzymając się tego pomysłu, no to nie tak, że ty zgłaszasz, tylko okej, to ile czasu możesz poświęcić na to, tak, żeby to robić? Od razu to drugie pytanie, tak, czyli wtedy też identyfikujemy osoby, które są gotowe się włączyć, tak, no bo po co nam pomysły uczniów, w które nikt później się i tak nie zaangażuje, tak, no chcemy realizować te pomysły, które rzeczywiście osoby się zaangażują, tak, zbierajmy te naprawdę pomysły, potrzeby, pytajmy o to uczniów, no oczywiście nie tylko pytajmy, tak, bo oczywiście bardzo łatwo wpaść też w taką pułapkę, że robimy diagnozę, ankiety, wywiady, ścianę opinii, prawda, pudełko opinii i tak dalej, dziesiątki są tych metod, ale właśnie później nic z tego nie wynika. No i to jest oczywiście gorsze, no bo wtedy uczniowie to widzą, tak, widzą, no to po co mam odpowiadać na te ankiety, skoro później nic z tego nie wynika, tak. Musimy to mieć w planie, no że później też pokażemy i właśnie zakomunikujemy uczniom, okej, zrobiliśmy ankietę, wnioski były takie były pomysły, a nie wiem, w odniesieniu do tego, co jest możliwe, jakie mamy zasoby, pieniądze, czas i tak dalej, stwierdziliśmy, że zrobimy to i to. Dwie rzeczy, tak? No bo nie możemy zrobić 10. To jest zrozumiałe, ale właśnie chodzi o to, żeby to powiedzieć. Dobrze, co tam mamy? No i właśnie, podejmowanie decyzji to jest obszar właśnie w programie Szkoła Demokracji ważny dla nas bardzo, czyli to, żeby właśnie gdzieś pojawiały się takie momenty w życiu szkoły, w których uczniowie mogą być włączeni w podejmowanie decyzji, tak? W których wspólnie podejmą z dorosłymi jakąś decyzję, ważną oczywiście, nie chodzi o symulowanie tego, że chcemy włączyć uczniów w jakąś decyzję i wymyślamy na siłę, okej, co oni by tutaj mogli zdecydować, tylko chodzi o to, że akurat coś się takiego dzieje w szkole, że można ich włączyć, tak? Że nie wiem, mamy remont w szkole i albo nie wiem, kupujemy sprzęt, kupujemy książki do biblioteki, być może jesteśmy w stanie rzeczywiście część tych pieniędzy na te książki przeznaczyć zgodnie z tym, co uczniowie nasi chcą, jakie tytuły oni by chcieli przeczytać, tak? Wcale nie jest tak, że uczniowie nic nie powiedzą, jakaś część uczniów na pewno zgłosi swoje pomysły, tak? Będzie chciała jakieś książki albo inne materiały, albo sprzęt sportowy, tak? Część sprzętu sportowego, dobrze, niech zdecydują nauczyciele wychowania fizycznego, jaki sprzęt, ale być może jakąś kwotę możemy uczniów zapytać, czy bardziej by chcieli stół do ping-ponga, czy bardziej by chcieli nowe piłki do kosza, prawda? Nie jest to trudne, a już pokazuje, że jednak inne podejście zupełnie, tak? Że okej, to wy zdecydowaliście, że chcecie ten stół do ping-ponga. To nie tak, że dyrektor wymyślił, tak? Czy sobie nauczyciele wymyślili na boczku. Wykorzystujmy takie sytuacje w życiu szkoły, w których rzeczywiście jest jakaś decyzja do podjęcia. To mogą być naprawdę też, to mogą być drobne rzeczy na poziomie klasy na przykład, tak? Typu, nie wiem, na jaki film pójdziemy do kina. No teraz to się wydaje w ogóle nierealne, żeby chodzić gdzieś do kina, ale no rozumiecie Państwo, o co mi chodzi, tak? Czyli te drobne rzeczy w życiu szkoły, w życiu klasy, które możemy włączyć uczniów, tak? W konsultacje też, nie musi być współdecydowanie od razu, tak? Czyli konsultujemy, czyli zbieramy opinię, tak? Współdecydujemy, jeśli współdecydujemy, no to znaczy, że rzeczywiście głos jest równy, tak? Współdecydowanie to jest sytuacja, w której głos każdego uczestnika jest równy, konsultowanie, no nie, jest jakaś hierarchia, tak? Bo po prostu zbieramy opinie tylko w jedną stronę. No, jak to wytłumaczyć dyrektorowi? To jest pytanie kluczowe. Tutaj pani Magdalena zadaje. No, ja polecam na przykład przekazać, zachęcić dyrektora do przeczytania poradnika dla dyrektora. Być może go to przekona. Ale wiecie Państwo, ja naprawdę spotykałem w swoim życiu super dyrektorów otwartych, totalnie rozumiejących, o co chodzi z samorządnością, ale bardzo często też w drugą stronę, tak? Czyli takie osoby, dla których to w ogóle jest kosmos, jakiś w ogóle jakaś fanaberia,
i po co w ogóle, i zaraz wymyślą jakieś głupoty i zaraz coś zrobią takiego, że ja będę miał więcej pracy, no i za nic się nie da przekonać. No, niestety wiem, że są takie osoby, których za nic się nie da przekonać, że warto oddawać tą władzę, no bo to chodzi trochę też o władzę, tak, no powiedzmy sobie szczerze, tak, albo jestem takim dyrektorem, który to trzyma mocno, albo mówię sobie, okej, ja chcę się tym podzielić, tak, no niektórzy tego nigdy nie przeskoczą, to czy powiedzmy sobie szczerze, tak, no, jeśli macie takiego dyrektora, no to bardzo mi przykro, ja oczywiście też chętnie, jeśli potrzebujecie, nie wiem, na przykład jakieś listy argumentów albo jakiegoś, nie wiem, jakiejś pomocy w tym, to jak najbardziej zapraszam, choć no też myślę, że najlepiej działa bezpośrednia rozmowa z wami i z uczniami, tak, znaczy. I co buduje zaufanie? No buduje zaufanie to, że coś się nam udało, tak? Znaczy jakby nie zaczynajmy też od dużych rzeczy, tak? No zaczynajmy od małych rzeczy, tak? No jeśli dyrektor nie chce się zgodzić na budżet szkolny, budżet partycypacyjny w szkole, nie chce przeznaczać kasy, no to zróbmy coś mniejszego, tak? Co pokaże być może dyrektorowi, że warto zaufać uczniom, tak? Że jednak, o kurczę, jednak oni nie są tacy głupi, tak? Dyskusje szkolne, debaty szkolne też są takim narzędziem, które my promujemy. Też na stronie samorząd.co.org znajdziecie dużo materiałów o debatach właśnie szkolnych, które moim zdaniem, jeśli zrobimy taką debatę, na przykład, nie wiem, w odniesieniu do jakiegoś ważnego tematu, który się dzieje w szkole, to też często pokazuje tym nieprzekonanym nauczycielom i dyrekcji, że ci uczniowie, którzy są po drugiej stronie, właśnie nie są przeciwnikami, tak? Tylko jesteśmy wspólnie, bo nagle się pokazuje, że bardzo rozsądnie mówią, tak? Bardzo rozsądnie decydują, tak? No, niestety, no to jedyny chyba moja rada na to, jak przekonać dyrektora, no poprzez praktykę i poprzez rozmowę, tak, poprzez przekonywanie. Tak, no właśnie, no to naprawdę, no jakby każdy dyrektor ma różnie, nie, jakby bardzo, bardzo, bardzo różnie to bywa, ale no serio, no, znaczy moje doświadczenie też jest takie, że jest coraz więcej świadomych dyrektorów, tak, naprawdę, przez te 12 lat widzę dużą, dużą zmianę. W ogóle temat samorządu uczniowskiego 12 lat temu, a teraz no jednak jest już znacznie bardziej zakorzeniony, już jakby, czy aktywności społecznej w ogóle, tak, naprawdę jest lepiej. Dobrze, szanowni państwo, no zbliżamy się powoli do końca, jeszcze ostatni obszar tylko chciałem powiedzieć. Uczenie się i nauczanie, tak, bo też chciałem, żeby państwo myśleli o tym, żeby włączać uczniów właśnie w tę sferę uczenia i nauczania. Można, jak najbardziej, tak. Tu chodzi na przykład o to, czy kryteria oceniania są znane i rozumiane, tak? Czy jakie jest w ogóle podejście uczniów do kryteriów oceniania, wewnątrzszkolnego oceniania, konsultacje właśnie tego dokumentu, wewnątrzszkolne ocenianie, tak? I wprowadzenie jakichś modyfikacji zgodnie z tym, co nam wyszło w tych konsultacjach, tak? To jest coś, co dotyczy każdego ucznia, tak? To już ciężko od tego uciec. Jak ktoś nie chce się angażować w działania społeczne, no to się nie będzie angażował, tak? No ale każdy, kto chodzi do szkoły, dostaje te oceny, tak? Więc jeśli uda nam się pokazać uczniom, że mają też wpływ na to, no to naprawdę będzie duży wpływ, tak? Duży efekt, a naprawdę nasze szkoły pokazały, że włączenie uczniów w konsultacje na przykład tych kryteriów wcale nie oznacza, że uczniowie nagle będą zgłaszali jakieś same niestworzone pomysły, tylko właśnie bardzo rozsądne, bardzo, bardzo rozsądne. Dobrze, no to może jeszcze, to już tak, zbliżamy się do końca, to jeszcze może jeden filmik na pożegnanie państwu puścił, właśnie związany z uczeniem się i nauczaniem, czyli pokazujący trochę, o co nam chodzi, kiedy mówimy o tym, żeby włączać uczniów w tą podmiotowość na lekcjach, to są metody, które oczywiście już w tym momencie bardziej zależą od decyzji dyrekcji też, oczywiście na samych nauczycieli niż od uczniów. Ale też no właśnie pokazują mniej więcej, o co tu chodzi. Dobrze, to tak, to jest nie ten filmik, tylko filmik inny. Już go puszczam. To już będzie ostatni chyba materiał. Znajomość celu jest dla mnie ważna, ponieważ no wiem tak jakby na co się nastawić, że wiem na jaki kierunkowskaz to jest. Czyli nauczymy się
zapisywać i odczytywać godziny pełne i z minutami, a także rozwiązywać zadania związane z czasem. Ocenianie kształtujące wyraża się w celach uczenia się podawanych na każdej lekcji. Wyraża się w jasno określonych kryteriach sukcesu. Na co bardzo pomaga, bo wiemy, co, na co pani zwróci uwagę. I możemy sobie na przykład odhaczyć, co zrobiliśmy. Na co bezu jest taką swoistą umową pomiędzy uczniem i nauczycielem, to na co będą zwracać uwagę przy uczeniu się i ostatecznie przy ocenianiu. Teraz już wracamy do naszego pytania kluczowego, naszego Minecrafta. Musimy obliczyć cenę tej gry po obniżce. Każdy będzie robił sam, potem się wymienicie, zrobicie ocenę koleżeńską, kanapeczkę, potem dopiero sprawdzimy kartki. Z jednej strony nauczyciel jak ocenia, to jest nauczyciel może na niektóre szczegóły bardziej zwrócić uwagę, a z drugiej strony też fajnie jak ktoś w naszym wieku oceni, jak nam poszło. W informacji zwrotnej dla nauczyciela pisaliśmy, co nam się podobało na tej lekcji, co moim zdaniem nie powinno być na lekcji, no i czego powinno być po prostu więcej. Informacja zwrotna od uczniów jest dla mnie najważniejsza, ponieważ na tej podstawie mogę modyfikować dalsze nauczanie. No dobrze, to tak właśnie, żeby też pokazać to spektrum, tak, o którym mówimy, że gdzieś ta samorządność to jest też właśnie to. Samorządność to jest też właśnie, czy włączamy uczniów w ten proces uczenia się i nauczania. Tak? Też pamiętajmy właśnie o tym, jak rozmawiamy o tym samorządności właśnie z kolegami, koleżankami. Szanowni Państwo, no, zbliżamy się już, znaczy już koniec właściwie, ja już powiedziałem to, co miałem do powiedzenia w bardzo telegraficznym skrócie, no, szerzej właśnie to jest w tych naszych publikacjach, szerzej jest to na stronie opisane, tu jeszcze wrzucam w czat, nie to wrzucam, tylko coś innego chciałem wrzucić, ale już zaraz wrzucam. Wrzucam takie dobre praktyki, to są zebrane z szkół, czyli to są jeszcze inne pomysły, już tak trochę bardziej rozpisane, można powiedzieć, z naszych szkół, z Szkoły Demokracji, one jeszcze nie są na stronie, ale dla Państwa już tutaj wrzucam je w takiej formule trochę, no po prostu dokumentu, arkusza Google'a, znaczy, ale można, myślę sobie, je zapoznać się z nimi. Tutaj jest instrukcja, jak pobrać zaświadczenie dla tych, którzy są zainteresowane zaświadczeniem. Tutaj też Ania wkleiła tę instrukcję na czat, więc można sobie na czacie to przeczytać i ten link również jest dostępny na czacie. No jakby może jeszcze krótka chwila na pytania, jeśli są jakieś pytania, tu sprawdzam jeszcze, czy są jakieś pytania. Czy będzie zapis webinaru, się pojawiło pytanie, będzie zapis webinaru na YouTubie, CEO, jak najbardziej, zapraszamy. Tu się pojawiło, czy samorząd uczniowski ma obowiązek pisania takiego formalnego planu pracy na dany rok? Nie ma obowiązku, no tak jak zresztą na samym początku mówiliśmy, nie ma czegoś takiego zapisanego, że musi być plan pracy, natomiast ja oczywiście zachęcam do tego, żeby był ten plan pracy, bo on porządkuje nam pewne rzeczy, tak? Jakby możemy sobie zaplanować, tylko totalnie zniechęcam z kolei do tego, żeby ten plan pracy był kopiuj-wklej robiony, tak? Że z roku na rok po prostu kopiujemy, tylko zmieniamy daty. Zróbmy rzeczywiście ten plan, ale zróbmy go od zera trochę, tak? On nie musi zawierać dużo rzeczy.
skupmy się, postawmy sobie, nie wiem, 2-3 cele główne, tak, na dany rok szkolny, no w bardziej spokojnym roku szkolnym, tak, i zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby te cele zrealizować, tak, niech to będzie nasz plan, a nie lista wydarzeń szkolnych, na przykład, tak. Dobrze, jeśli są jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. No tutaj takie pytanie techniczno-organizacyjne się pojawiło, kiedy spotkania w trakcie lekcji, na przerwie, po lekcjach, no ja nie odpowiem na to pytanie, bo to trochę zależy niestety od też takiej atmosfery w szkole, prawda, no bo optymalnie by było dla wszystkich, gdyby to było w trakcie lekcji i osoby, które są we władzach samorządu, po prostu są normalnie zwalniane na danej lekcji i mają czas na przerwie, no nie wyobrażam sobie, to jest w ogóle jakiś dramat, znaczy wyobrażam sobie, bo wiem, że tak się dzieje czasem, tak, znaczy znam takie sytuacje, no ale to jest w ogóle no, jakiś, no, bym powiedział wręcz upokarzające, tak, znaczy w takim sensie, że no jakimś w kącie się spotykamy po prostu na 5 minut, bo przecież no przerwa trwa 15 minut, ale zanim ktoś zejdzie, zanim dojdzie, nie, no to w ogóle jest dramat, tak. Trzeba trochę przekonać, znaczy no, warto przekonać po prostu do tego, żeby to było w trakcie lekcji, jako po prostu zajęcia, które są w, no, to jest równorzędne jak lekcja, tak? To nie jest mniej ważne, to jest tak samo ważne, a wręcz ważniejsze. Znaczy oczywiście, no mówię, no, jeśli mamy przychylne środowisko. Czy może jeszcze się pojawią jakieś pytania? Tu na razie Państwo już pozdrawiają, dziękują. No ja również już powoli dziękuję, zapraszam na Facebooka, zapraszam na Facebooka CEO, zapraszam na Facebooka Angażuj Obywatelsko, tam znajdziecie Państwo, jeszcze Ania, jakbyś mogła wrzucić jeszcze na czat linka może do Facebooka naszego Angażuj, żeby Państwo mogli oczywiście polajkować i śledzić nas, tak, bo to jest jedno z wielu webinarów, które robimy. I oczywiście mam nadzieję, że już niebawem wrócimy do trybu bardziej stacjonarnego, tak? Jakby zachęcam, jeśli Państwo też robimy szkolenia online, robimy szkolenia stacjonarne w szkołach, przyjeżdżamy do Państwa do szkoły, pracujemy z uczniami, możemy przeprowadzić takie 5-godzinne warsztaty bezpośrednio w szkole, możemy przeprowadzić webinarium już bardziej konkretnie dla Państwa, tak? Czyli poświęcone na przykład wymyślaniu konkretnych pomysłów. To jest też rzecz, którą my jak najbardziej robimy. Jeśli są Państwo zainteresowani, zapraszam do kontaktu, to taka mała reklama. My pracujemy zazwyczaj albo na Zoomie. Mamy swoje konta Zoomowe. No jeśli Państwo nas zaproszą na Teamsa, to możemy zrobić na Teamsie, oczywiście nie ma problemu. Mamy taką możliwość, no, takich warsztatów po prostu dodatkowych, oczywiście no, one są już dodatkowo płatne, ale często szkoły mają takie środki na to, żeby te dodatkowe takie warsztaty przeprowadzić. No i oczywiście zapraszam do programu Szkoła Demokracji w przyszłym roku i na stronie samorząduczniowski.pl. No a tymczasem już będziemy kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. No i do zobaczenia.